Elektronizacja zamówień publicznych, proszę Państwa, ożywiona dyskusja, wiele różnych wątków, ciekawych tematów. Mam tylko taka mała refleksja właśnie naszła mnie, dokładnie w tej chwili się pojawiła. Czy rzeczywiście część zamawiających generalnie identyfikuje tematy, które się pojawiły, bo wiemy, że no, w ogóle informatyzacja jest problemem dla zamawiających. No i tutaj ten temat otwieramy też na dyskusję, prawda? Tak. Znaczy, czy problemem? Problem natury rzeczy to taka sytuacja, której rozwiązać nie można. Nie można, no powiedziałbym, tak, że to są przejściowe trudności wynikające... Etap adaptacyjny, tak. I ten etap adaptacyjny może trwać jeszcze tygodniami, miesiącami, przy czym względem ilości procedur do przeprowadzenia, im większa ilość procedur do przeprowadzenia, tym czasu operacyjnego na wdrożenie się jest krócej. Ja mam refleksję odnośnie tego wystąpienia. Liczyłem na to, że jednak padną odpowiedzi takie bardzo precyzyjne, zero-jedynkowe. Aczkolwiek ja po wysłuchaniu, Andrzeju, może to jest przewrotne, ale mam więcej wątpliwości niż miałem przed. Widzę, że wizja się kreuje gdzieś troszeczkę inna, wiadomo, kilka doprecyzowań, ale mimo wszystko ja na spokojnie, przynajmniej na tyle ten panel był techniczny, tak mi się wydaje, gdzieś tam projektowe wizje zaznaczone, że na spokojnie na pewno do niego będę musiał wrócić, nie wiem czy raz, czy więcej razy. Myślę, że ty jako nie jeden masz takie odczucie. Zasłuchałem się w te tematy, które się pojawiają. Jest wielość w ogóle informacji, pojawia się dla zamawiającego. Troszeczkę boję się o zamawiających, oczywiście w cudzysłowie, ponieważ w standardzie no, może się okazać, tak jak mówisz, że będziemy musieli w wielu przypadkach przyswoić właśnie te kwestie. Raz, że platformy, formy elektroniczne i teraz cały problem związany z tak zwanymi plikami. No i tutaj mamy też naszego respondenta. Tak, jest z nami pan Maciej Tomaka z Szukio. Panie Macieju, prosimy o kilka słów. Jak brał pan udział w tym panelu? Co zwróciło pana uwagę? Bo oczywiście uczestniczycie, jesteście obecni, również zaznaczacie swoją obecność, jeżeli chodzi o systemy, które wspomagają szeroko rozumiane zamówienia publiczne. Więc myślę, że perspektywa będzie panu bliska. Panie Macieju, czy widzicie zmiany na przełomie roku, czy może widzicie obszary, o które powinniśmy się zatroszczyć w pierwszej kolejności, szczególnie po wysłuchaniu tego panelu? To znaczy, kilka rzeczy mi się tu bardzo spodobało, zwłaszcza kwestia pełnienia roli zaufanej trzeciej strony przez Urząd Zamówień Publicznych poprzez platformę. Rozwiązałoby to też kwestię właśnie tych problemów związanych z przygotowaniem do rozpraw przed KIO w przypadku, gdy są jakieś nieścisłości. Wtedy wykonawcy mieliby prosty dostęp do informacji dotyczących, co się dokładnie działo na platformie. I nie mieliby takiego utrudnionego dostępu, jak to się czasem teraz zdarza w zależności od platformy. Jeżeli chodzi o kwestię właśnie tych logów i zaufanej trzeciej strony, myślę, że to jest temat, który na pewno powinniśmy dużo głębiej omawiać i rozwijać, zwłaszcza kwestii zbierania dowodów, odnośnie właśnie, co się dzieje w postępowaniu, jakie dokumenty są przesyłane, zwłaszcza skróty, bo to są rzeczy, które potem bardzo trudno udowodnić na etapie rozprawy przed KIO. Kolejna kwestia tej rejestracji użytkowników, wykonawców na platformach. Ja myślę, że to jest kwestia właśnie wygody na tym etapie, ale też bez rejestracji można dużo szybciej złożyć ofertę, ale to też troszkę ogranicza kwestie, tak jak było to wskazane, rejestracji tych wszystkich czynności w powiązaniu z konkretnym wykonawcą. Mnie tutaj tak naprawdę też najbardziej chyba interesował ten temat tych aktywnych formularzy i bardzo mi się spodobał ten pomysł na wykorzystanie formularzy PDF, ponieważ one są
takim formatem, który jednocześnie pozwala odczytać informacje w sposób automatyczny, ale też można je wyświetlić na ekranie i wydrukować czy zarchiwizować i mamy jeden plik, który zawiera wszelkie informacje. My u siebie wewnętrznie w Szukio też pracowaliśmy nad podobnym rozwiązaniem, bardziej jako taki research, element naszego R&D i stworzyliśmy swój format, który opiera się o nieustandaryzowaną formę, ale dużo prostszą, dużo łatwiejszą do wykorzystania. Polegało to po prostu na tym, że tworzone były formularze, tak jak to się do tej pory robi na stronie internetowej, ale wynik nie był przesyłany na drugą stronę poprzez serwer, tylko ta informacja była zapisywana do pliku po stronie wykonawcy i ten wykonawca ten plik mógł po prostu przesłać, podpisać i przesłać, ale także ten plik od razu zawierał informacje, które były odczytywane automatycznie. Potem dalej kwestia tych RAR-ów i ZIP-ów. Tutaj bardzo mi się spodobało to co powiedział pan dyrektor, że no, zamawiający nie może sobie w sposób arbitralny otwierać czegoś bądź nie. Powinno być to jakoś z góry określone. Ja myślę, że może niekoniecznie jesteśmy w stanie zmienić wszystkie formaty, ale na pewno jesteśmy w stanie opisać procedurę, co dokładnie zamawiający zrobi, jeżeli natknie się na format, którego nie jest w stanie rozpoznać zaraz przy otwarciu. I to nam zamknie od razu kwestię tego, że dużą część plików zamawiający jest w stanie otworzyć przy użyciu na przykład programu 7-Zip, który obsługuje dużo formatów, które nie są wymienione w krajowych ramach interoperacyjności. Nawet Izba w jednym z wyroków troszkę dookoła doszła do konkluzji, może nie do końca precyzyjnie to zinterpretowali, ale skutek jest, myśliwym taki, że skoro zamawiający ma program, który otwiera 7Zip, no to jeżeli ten program obsługuje inne formaty, to nie powinien do tego mieć wątpliwości, że jest w stanie je otworzyć, powinien je uznawać, nie? Przy czym Izba tam stwierdziła, że te formaty są równoważne, co już nie do końca było zgodne ze stanem faktycznym, ale takie podejście, że zamawiający określa procedurę, według której otwiera pliki, jeżeli przy pomocy tych wszystkich programów, które posiada, jest w stanie otworzyć, no to nie ma wątpliwości. Pozostałe rzeczy po prostu może rozwiązywać za pomocą wcześniej opisanej procedury, żeby nie było wątpliwości, dlaczego zamawiający akurat tego wykonawcę, ofertę tego wykonawcy był w stanie otworzyć, a innego na przykład nie. Ja myślę, panie Macieju, że możemy to ubrać. Że możemy to ubrać i podsumować jako kwestię pewnego rodzaju standaryzacji pewnych norm i tu na pewno kluczowym okaże się, myślę, że ta kwestia związana bezpośrednio z bezpieczeństwem, audytowaniem podmiotów, bo sama i pana wypowiedzi, panie Macieju, wynika złożoność tematu i sami też prowadzicie system, który poniekąd w zamówieniach publicznych jest i występuje, jest dostępny na rynku, więc myślę, że złożoność tutaj przepisów i niejednolita często wykładnia prawa raczej będzie kierowała i znowu to się pięknie spina z naszym wcześniejszym wątkiem odnośnie odpowiedzialności zamawiających, bo w gruncie rzeczy to wszystko do tego wraca. Panie Macieju, proszę wybaczyć, że w połowie Czy nie dałem panu dokończyć wątku, przy czym wiemy doskonale, jak ta kwestia jest złożona. To wynikało też z samego panelu. Andrzeju, tak. Myślę, że bo dostajemy podpowiedzi, że przychodzi powolutku czas i pora na kolejny panel, który poprowadzi serdecznie dziękujemy. Łukasz Laszczyński. Dziękuję bardzo. Panie Macieju, dziękujemy za to, że był pan z nami i
trzymając się harmonogramu, bo na początku jest jeszcze łatwo trzymać harmonogram, im dłużej wydarzenie trwa, tym takie pół minutki, minutka i nam się to po prostu później robi z tego kwadrans, a chcemy być punktualni, bo tak się z Państwem umówiliśmy ze słuchaczami i moi drodzy, myślę, że bardzo ważny nowy panel. Nowy panel, teraz była informatyzacja wcześniej, a wchodzimy teraz, całkiem uwaga, z drugiej zupełnie strony. Inny temat, człowiek, tak? Zapraszamy nowy panel, czyli człowiek w zamówieniach publicznych.